Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj przyjechaliśmy do Kosakowa na czwarty lot konkursowy na wspólnym gromniku tutaj. Lot zimowy. Dzisiaj mamy, tak widzimy tutaj, piękną pogodę słoneczną. Tutaj słońce wprawdzie jest schowane za tym budynkiem, ale zaraz je pokażemy. Zaraz powinno wyjść. Tak, tak. Jest 9 stopni mrozu. Kolega Maciek właśnie zakończył koszowanie, będzie jechał na punkt, gdzie będzie wypuszczał te gołębie. Tak, dzisiaj jadą na 35 km. Przedwczoraj były na 20, no lot był dosyć... W poniedziałek tam wrzucę ten film, jak córka wrzuci, bo nie mam możliwości tego wrzucenia. To zobaczycie, jak leciały w śniegu. 6 gołębi brakuje z tamtego lotu. 40 zostało zakoszowanych, tak? 40 dzisiaj zostało zakoszowanych. No zobaczymy, jadą 35, dzisiaj jest też fajna... A fajnie, nie ma właśnie wiatru, mgieł? Nie ma wiatru, nie ma mgły, wszystko się podniesie, będzie taka... No na razie najlepsza chyba pogoda będzie dla nich. To zobaczymy, jak one przylecą te 35 km. Ten mrozik, co ostatnio w zeszłym roku nam taki doskwierał, to okazuje się, że gołębiom wcale nie przeszkadza, także... Nie, one wczoraj na przykład na oblocie nie było ich ponad godzinę. No. Ponad godzinę ich nie było. Już praktycznie miałem takiego troszeczkę stresa, bo nie wiedziałem, co jest grane. Godzinę ich nie było, no po godzinie wróciły całą grupą. I sobie po prostu odchodzą takimi... Tak dalej, no. Ale to jest wszystko uwarunkowane. Pokażemy te gołębie właśnie. Teraz je przekładasz do tych koszy, czy tak? Tak, pokaż mi jednego, chociaż może w jakiej kondycji jest. No, gołębie są naprawdę w bardzo dobrej kondycji w tej gołąb, chwili. Który bierze udział w lotach zimowych. To jest 0,4, oddział 50-84. To jest piaseczno. Tak, to jest piękna samica. 0,4 to kolegi Mariana Szklarza? Tak. To jest Mariana. Gołąb naprawdę jest bardzo ładne, te gołębie. Tutaj Maciek je przekłada, sobie, widzimy tam już część gołębi jest. Dają sobie radę. Kolejny. Nie będzie... jest tu też, mówię, ciekawostka, leci tu późny gołąb, którego nie zaobrączkowałem. Zapomniałem go zaobrączkować. Jest jeden bosy, a jest już sadzony czerwony. Taki późiak niespierzony i on sobie daje jakoś radę tutaj z nimi. Ale leci bez tipesa. Bez tipesa, bo nie ma w ogóle obrączki. No. Nie, no wszystkie są gołębie. Tego jakiego masz, czyli to jest, pokaż. To jest akurat 0,64. To jest tutaj 30, 46. To jest tutaj od was, nie? Tak, to jest... Tutaj właśnie popatrzmy, tutaj mamy kibica, Robert Kruk. To jest 0,64 Mlemborg, nie? Tak, Robert zadział. To jest... miał czwartego chyba gołębia na finale, nie? Też piękna samica, no piękna samica. Dobrze. Czyli będziemy kibicować na internecie, możemy sobie obserwować na bieżąco, tam są wyświetlane. Co ciekawe, przy tej niskich temperaturach na razie nam odpukać wszystko dobrze chodzi. To ja trochę sceptyczny byłem, bo jak na laptop jest postawiony i 9 stopni 10 mrozu, to tak. Ja też co dzień jak go uruchamiam, to się zastanawiam, czy on będzie chodzić. Na razie odpukać dobrze idzie. System też anteny, widać im ta temperatura nie przeszkadza. Gołąb z Anglii, też bardzo, bardzo fajny samczyk. To jest ten 90, jaki to był? 346? 346. 0,046. Tak, 303. O, no dobrze. To nic, my idziemy sobie tam popatrzeć i będziemy tutaj czekać. Życzymy powodzenia. Za planowane wypuszczenie, godzina? 11.15. 11.15, tutaj za chwilę kolega wyjedzie, mamy teraz godzinę 10. Także na razie życzymy powodzenia w dojeździe, będziemy się kontaktować. A my tu będziemy na miejscu kibicować i na bieżąco postaramy się film z przylotu tutaj wstawić. Do zobaczenia, dobry lot. Widzimy, kolega Maciek pojechał, a tutaj mamy, popatrzmy, system działający. Jest trochę mroźno, ale tu będzie wszystko nam, patrzymy, że łącze internetowe działa, także... Na bieżąco będzie nam tutaj dane wysyłał. Lista zakoszowanych gołębi też jest na internecie dostępna, także można sobie zobaczyć, jak będzie, miejmy nadzieję, za tą godzinę, półtorej, nie, za jakieś dwie około, wyglądał przylot gołębi. Widzimy, system chodzi. Wprawdzie już nie chcieliśmy wstawić na stronę film, ale Maciek przed chwilą zadzwonił, już był na pozycji troszeczkę wcześniej, nie mógł tak daleko pojechać, gdyż po drodze był, co robisz, bo ty z nim rozmawiałeś, szadzie, słońce niby się przebija, ale... No my tu pogodę właśnie pochwaliliśmy, tak. Bo zobaczmy, tutaj za oknem jest ładnie całkiem, natomiast tam, gdzie Maciek pojechał, jest nieciekawie wygląda. I w związku z czym tutaj na stronie podaliśmy, że zmieniona jest właśnie godzina wypuszczenia na 10.55, bo jest trochę bliżej, odległość też skorygujemy, jak nam Maciek poda, bo na razie nie wiemy dokładnie, z jakiej odległości chyba ta sama będzie. Ta sama, odległość będzie ta sama. Tylko musi szybko wypuścić, żeby po prostu nie, żeby jak najszybciej to po prostu nie dopuścić, żeby te gołębie zniszczyły się po drodze albo straciły. O, i za chwilkę będziemy już obserwować, miejmy nadzieję, za chwilkę, jak dolecą ich przyloty.